Cześć, dzisiaj zastanowimy się nad tym, co ma wspólnego ze sobą agencja marketingowa i proces budowlany, bo wbrew pozorom mają ze sobą bardzo dużo wspólnego. Cześć, ja nazywam się Tomasz Ciosek, prowadzę agencję doradczą Pracownia Synergii i od czasu do czasu tutaj na YouTube'a zapraszam dla Was ciekawe osobistości z okolic działania przedsiębiorczego. Dzisiejszym moim gościem jest Dawid Witych, właściciel agencji marketingowej WebMetro, który obraca milionami na rzecz klientów, którzy dzięki tym milionom chcą zarobić jeszcze więcej dzięki skutecznej reklamie, między innymi w mediach społecznościowych. Dawid nie ma jedynie agencji marketingowej. Po godzinach razem z żoną zajmują się również inwestowaniem w nieruchomości. W obszarze przecięcia się tych dwóch zagadnień Dawid znalazł niesamowite analogie. Zapraszam Cię więc dzisiaj do rozmowy razem z Dawidem. Porozmawiamy o tym, co wspólnego ma ze sobą prowadzenie agencji marketingowej oraz prowadzenie inwestycji. Zapraszam. Dzień dobry, Dawidzie. Cześć. Fajnie, cześć. Cieszę się, że Cię widzę. Chciałbym, żebyś o tych analogiach nam trochę więcej opowiedział, bo temat przyporządkowania gdzieś tam, wiesz, w analogiach branży budowlanej do marketingowej jest mocno ciekawy, choćby z tego powodu, że z budowlanką jest mi blisko i w zasadzie z marketingiem też. Mhm. Jakbyś mógł zacząć, gdzie Ci się w ogóle te analogie skojarzyły na samym początku? Okej. Okay. Jak przygotowywaliśmy się do tego, do pierwszej inwestycji właśnie z żoną, to stwierdziliśmy, że najlepiej się uczyć na cudzych błędach, a nie na swoich, więc sięgnęliśmy po książki różnych inwestorów nieruchomości, żeby zdobyć praktyczną wiedzę, jak to się robi. No i tam natrafiłem na taką ciekawą pozycję Daniela Piesto, który znalazł takie poziomy zaawansowania inwestora nieruchomości, nie? I jakby przechodząc praktycznie tą drogę, od razu mi się skojarzyło, że jest bardzo dużo podobieństw tak naprawdę z branżą budowlaną i branżą marketingową. Już tłumaczę, o co chodzi. Początkujący inwestor, taki na poziomie zero, robi wszystko sam. Czyli klasycznie szlifuje tam drewno, układa kafelki, maluje, i remont w tym wariancie trwa na przykład rok, albo się nigdy nie kończy, bo stwierdza, że to jest bez sensu. Albo na przykład jest to tak zwany urlop po polsku, tak? Czyli jak pojawiają się gdzieś tam w internecie takie rysunki, Niemiec jedzie na wakacje pod palmy, a Polak zakłada czapeczkę złożoną z gazety, bierze się za wałek z farbą i remontuje, nie? To jest taki urlop po polsku. No właśnie, natomiast jeśli robisz, jak w waszym przypadku, mieszkanie na wynajem i no, potrzebujesz jednak mimo wszystko mieć ten produkt dość szybko gotowy, żeby on po prostu mógł na siebie zarabiać, to jak rozumiem, a jeśli tą drogą pójdziemy, to ta inwestycja zwracać się będzie dość długo. Tak, przesuniemy właśnie o ten przysłowiowy rok zwrot z inwestycji. No i właśnie bardzo podobnie to wygląda, tak obserwując na przestrzeni lat u nas w agencji reklamy internetowej, jak przychodzą klienci na różnym poziomie świadomości. No i tutaj na tym poziomie zero można by było porównać, że jest przedsiębiorca, który uważa, że on zrobi wszystko najlepiej. I to, co robi, to zazwyczaj albo sobie kupi jakiś kurs internetowy, próbuje się tego uczyć samemu, albo to jest jeszcze dobry wariant, ale najczęściej jest tak, że po prostu próbuje coś osiągnąć, nie? No i systemy reklamowe są na tyle złośliwe, czy Facebook, czy Google, że mają za cel, żeby wyciągnąć od użytkownika budżet reklamowy, a nie żeby przynieść mu efekty, nie? A to jedno nie wynika z drugiego? Żeby przynieść efekty, to jednak musisz trochę tego budżetu wpompować w Facebooka czy w Google? Tak, musisz wpompować, tak samo jak z inwestowaniem w nieruchomości. Musisz dobrać dobre materiały i tak dalej. Natomiast musisz też wiedzieć, jak to robić, nie? Bo co z tego, że kupisz super płytki, jak kurczę nie umiesz ich położyć na przykład. Albo będziesz je rąbał młotkiem na części, tak? Żeby odłupać kawałek, który się nie mieści. Tak, więc jest taka opcja bardzo popularna na Facebooku, pewnie większość kojarzy, promuj post, nie? Gdzie podpowiada na przykład Facebook, słuchaj, twój post zwrócił uwagę większej ilości publiczności, promuj go teraz, nie? No i to prowadzi do tego, że mamy tak zwany duży zasięg, czyli teoretycznie powstają nam jakieś cyferki, na zasadzie dużo osób przewijało się na tablicy, jak oglądało Facebooka, a nie masz efektów biznesowych w postaci zapytań od potencjalnych klientów czy sprzedaży w sklepie internetowym.
Czyli krótko mówiąc, przepalasz pieniądze i na przykład rok prowadzisz taką kampanię i sobie tak potem podliczasz, że kurczę, ja więcej wydałem na budżet niż pozyskałem klientów. Nie? No i to jest na pewno dużo nauczyłem. Tak, to jest o tyle dobre, zarówno w branży budowlanej, tak mi się wydaje, jak i marketingowej, że przynajmniej wiesz, na co zwrócić uwagę, przechodząc na ten etap. No wiesz, na tym poziomie takim mocno amatorskim, prawda? Tak. Bo wiesz co, tobie nie wyszło, ale nie wiesz jeszcze, ile rzeczy mogłoby nie wyjść. No bo właśnie, no bo jak rozumiem, jestem na tym etapie i załóżmy, no nie wychodzi mi to. Tak jakbym chciał, to jednak sobie pomyślę, kurczę, przejdę na ten pierwszy poziom bycia inwestorem lub marketerem i co? Wezmę, jak rozumiem, ojca szwagra, syna brata, bo akurat jest pod ręką. I on gdzieś kiedyś widział, jak ktoś układał kafelki, tak? Tak. Albo taki klasyczny przypadek, teść jest na emeryturze, no to może on w weekend może przyjechać i tam pomagać na przykład. Zamieszka u nas przez miesiąc i będzie robił, nie? Tak jest. No i to zazwyczaj kończy się tym, że jest to już jakiś poziom, czyli poziom pierwszy, robota idzie do przodu, ale jest to robione na takim poziomie bardzo amatorskim, nie? Czyli są jakieś niedociągnięcia, są pewne rzeczy, których też ta osoba nie umie, bo to nie jest specjalista w tym temacie. Tak. Jest złotą rączką, czyli wszystkiego po trochu. Tak, złota rączka, która potrafi skosić trawę, zgarnąć śnieg i naprawić gniazdko. Nie? No dobra, a jak to wygląda w kontekście właśnie takiej inwestycji? Bo ja rozumiem, że ta inwestycja budowlana, którą remontuje teść, jeśli ona jest na takim mocno podstawowym poziomie skomplikowania, czyli wiesz, no nie wiem, odmalować chociażby mieszkanie i wstawić i skręcić meble z IKEA, to tak w zasadzie więcej tych umiejętności to chyba nie potrzeba, prawda? Tak, jeżeli chcesz tylko odświeżyć mieszkanie, to faktycznie jest to jeden z elementów, jakby... które powinien zrobić inwestor nieruchomości. No bo mówimy jednak o osobach, które wiesz, które przygotowują całe mieszkanie na wynajem. Najczęściej, żeby znaleźć taką okazję, no to musisz po prostu wziąć ruderę, która wymaga kompleksowego remontu i dojść do poziomu, gdzie to wygląda na standard nowego mieszkania. Okej, czyli zasadniczo musisz rzucić granat i zrobić wszystko od początku, od gołych murów niemalże. Tak, od ściągania podłogi po zawieszenie ramki z ładnym zdjęciem. Okej, no i to już jest bardziej skomplikowane, teść w nią, że niekoniecznie ogarnąć, a już na pewno nie w skończonym i założonym czasie, no i pewnie też w założonym budżecie, bo pewnie nawet nie wiadomo, jaki budżet założyć wtedy, bo nawet nie umie tego wyliczyć. Tutaj też jest taka ciekawa kwestia, której na tym poziomie się nie da osiągnąć w zasadzie, to jest to, że trzeba widzieć tak zwany potencjał, nie? Czyli zarówno jak masz mieszkanie, to na przykład widzisz, że ono ma tam 50 metrów, ale składa się z dwóch pokoi, nie? I teraz, żeby ta inwestycja się w dość szybkim czasie zwróciła, to jeżeli widzisz potencjał na trzy pokoje i potrafisz temu fachowcowi, który ci to realizuje, wytłumaczyć, jak to ma być zrobione, no to z dużym prawdopodobieństwem dużo szybciej ci się zwróci ta inwestycja, nie? Czyli musisz mieć jakiś zamysł, taki master plan tego wszystkiego, prawda? Tak, czyli znowu jest sobie analogicznie. Przedsiębiorca, który stwierdza po roku, kurczę, ja już nie chcę robić tej reklamy, bo to jest bez sensu, nie przynosi efektów, ale mam tutaj informatyka w firmie, który coś tam miał na studiach, prawda? Umie zainstalować Windowsa. Tak, umie zainstalować Windowsa, wie co to jest reklama w internecie i on to zrobi lepiej, nie? I znowu, ta osoba to zrobi trochę lepiej, bo pewnie jest młodsza, dla niej to będzie naturalne środowisko i gdzieś tam intuicyjnie będzie starała się osiągnąć jakieś efekty. Ale po pierwsze, nie ma tego know-how, czyli tego, jak to zrobić w praktyce na podstawie licznych przykładów, które były wcześniej realizowane. Jasne. Czyli będzie się uczyć na swoich błędach tak naprawdę. Nie ma benchmarków, czyli takich dobrych praktyk, jak to powinno być zrobione. No i nie ma też... pewnie czasu i przestrzeni, żeby zajmować się tym w pełni, nie? No bo to będzie jedno z wielu zadań, które gdzieś tam będzie w firmie realizował, nie? I na przykład specjalista jest w stanie dostrzec, że trzeba zrobić na przykład nową stronę internetową albo ją odświeżyć, albo na przykład, dodać nową zakładkę. To jest bezpośrednia analogia, nie?
No, ten informatyk czy szwagier, który będzie to robił dla nas, no to nie bardzo będzie wiedział, że jest taki potencjał, nie dostrzeże tego, no bo on po prostu na to nie wpadnie, tak? Znaczy, bo on tego po prostu nie umie, nie? On tego Tak. być może nauczy się gdzieś tam w trakcie swojej kariery zawodowej, ale jeszcze tego w tym momencie nie wie. Taki bezpośredni przykład. Jest sobie strona internetowa i bardzo często nie ma case study w usługach, nie? Jakiejś historii sukcesu, jakiegoś dowodu, że robimy to dobrze i pomysłów, żeby pokazać, że można zrealizować jakąś strategię, nie? I teraz, jeżeli ogląda agencja taką stronę, to jest w stanie taką rekomendację dać, nie? Jasne. Nie wpadnie na to informatyk. No tak, to prawda. No Dobra. dobra. I teraz przechodzimy do poziomu drugiego Level zaawansowania. wyżej, dokładnie. Tak, idziemy dalej. Czyli stwierdzamy, kurczę, minęło już pół roku, no tam pojawiły się te dwa zapytania, no ale ja ciągle, no, opłaciłem godziny tego naszego informatyka Andrzeja, on tutaj coś tam zrobił, no ale to ciągle nie jest to, że no, nie zwraca mi się to, tak? Więc może by dać ogłoszenie na przykład w internecie, albo poszukać w Google jakichś fachowców, niech to zrobią, nie? Tylko tutaj pojawia się obiekcja, no ale żeby to było odpowiednio tanio, nie? No Nie bo... za miliony monet. To Tak, jest tak. bardzo częste pytanie. Poszukam kogoś, kto coś tam, nie za miliony monet, nie? Tak, no i znowu, nie? Tutaj najczęstszym takim błędem na tym etapie jest to, że bierzemy kogoś najtańszego, albo taniego przynajmniej, no i nie weryfikujemy jego umiejętności. Na zasadzie nie sprawdzamy, jakie on ma portfolio, nie sprawdzamy, nie zadajemy pytań typu, czy ta firma jest ubezpieczona, czy jest umowa chociażby. No to jest taka trywialna rzecz, ale nie zawsze taka oczywista, nie? Czy jest kara umowna po zakończeniu prac, jeżeli to nie będzie wykonane w terminie? Czy jest jakaś gwarancja na zasadzie, że przez 24 miesiące od zakończenia remontu na przykład oni naprawią usterki, które wynikają z jakichś tam niedoróbek, nie? Jasne. No i można tak naprawdę sobie przygotować takich parę pytań i zrekrutować dobrą ekipę, no ale to nie ten poziom, nie? Tutaj bierzemy sobie po prostu najtaniej, patrzymy na cenę, na dostępność oczywiście, żeby było jak najszybciej, no bo jak ktoś bierze jak najtaniej, to chce też jak najszybciej najczęściej. A z No tego i trójkąta, jak mamy tanio i szybko, to niekoniecznie jest dobrze, jak rozumiem. tak. No i oba jakby rynki są na tyle dzikie, że jest bardzo dużo fachowców dostępnych od ręki, którzy są słabi. I tak naprawdę wpisząc w Google, nie wiem, usługi budowlane Warszawa, czy reklama w Google Gdynia, no to znajdziemy propozycję czterech pierwszych pozycji, zbieramy sobie oferty i sprawdzamy, kto ma najtaniej na tym etapie, Tak. nie? Spoko. No dobra, ale załóżmy, mamy już trochę więcej doświadczenia, już się sparzyliśmy, nie? I nie chcemy kogoś z ogłoszenia. Next level to jest, szukamy rekomendacji, nie? Tak, Słuchaj, kolejny poziom. Ziutek u mnie zrobił mieszkanie, było w porządku. On mi co prawda pomalował, a ty potrzebujesz przerobić łazienkę, no ale co w zasadzie. Tak, no i tutaj bardzo często na tym poziomie niestety wyłącza się taki zdrowy rozsądek, że skoro to jest osoba z rekomendacji, skoro to jest od mojego kumpla, co razem piwo piliśmy na studiach, to nie trzeba tej firmy specjalnie sprawdzać, nie? Czyli traktujemy to trochę, że ona już to zrobi dobrze. Owszem, już ma trochę wyższą stawkę, no bo to już nie jest ta najtańsza agencja czy najtańsza firma budowlana. No i tutaj to jest loteria, nie? Bo może być tak, że na tym poziomie już ci ktoś zrobi to dobrze. Jest już jakiś przynajmniej punkt taki weryfikacyjny. Natomiast gdybyśmy przeszli przez tą checklistę doboru specjalisty, tak jak podpowiada zdrowy rozsądek, no to byśmy mogli pewnie wziąć parę tych rekomendacji od I parę różnych wybrać jakąś. osób i wybrać tego najlepszego, nie? I wtedy to prawdopodobieństwo opóźnienia remontu, czy jakiegoś fuck-upu z tym remontem, czy zwrotu z kampanii reklamowej będzie dużo, dużo wyższe. No i zbierzamy do ostatniego poziomu zaawansowania, czyli bierzemy sobie zarówno firmy
z ogłoszenia, bierzemy sobie zarówno firmy z rekomendacji, sprawdzamy je tą naszą checklistą, sporządzamy umowę, wprowadzamy kary umowne, wprowadzamy gwarancje. W przypadku agencji reklamowej to może być wprowadzenie cotygodniowych, comiesięcznych spotkań, to jest wprowadzenie raportu, takiej weryfikacji, co się dzieje na bieżąco. Także czyli jest... jak rozumiem, ten wykonawca, niezależnie od tego, czy to jest firma budowlana, czy agencja, powinien czuć takie, chciałem powiedzieć, oddech na plecach, ale może nie do końca chodzi o to. Znaczy oni muszą wiedzieć, że ten właściciel, inwestor, czy jakkolwiek go nazwiemy, jest zainteresowany, prawda, postępem prac i tym, żeby on przebiegał zgodnie z założonym harmonogramem. Tak, tylko zagrożeniem tego poziomu jest wciąż to, że przedsiębiorca musi być bezpośrednio zaangażowany w ten proces, nie? Czyli zarówno jak jest inwestorem, to musi doglądać, czy ta ekipa z tygodnia na tydzień realizuje to, co postanowiliśmy. Owszem, już mamy harmonogram, bo już jesteśmy na tym etapie świadomości, że wiemy, że na przykład rozliczamy się tygodniowo z branżą budowlaną, a z agencją miesięcznie i weryfikujemy te efekty, ale wciąż jakby musimy bezpośrednio za to odpowiadać. A taki poziom najwyższy, master, to jest taki, że mamy już kierownika budowy, mamy architekta, który pomoże nam w zarówno wizualizacji, jaki jest potencjał tego, jak można przerobić to mieszkanie, jak i potem w samym home stagingu. Bardzo często w ogóle okazuje się, że zatrudniając architekta, można mu dać takie zdanie typu, jak zoptymalizować koszt urządzenia mieszkania, tak żeby przy moim budżecie na przykład ono wyglądało fajnie, nie? Tak. I to jest coś, co większość inwestorów nie może mieć tak naprawdę, nie? Bo nie ma znowu tego portfolio, nie ma doświadczenia, nie ma odpowiedniego wykształcenia w tym kierunku, tej wyobraźni, w jaki sposób można to tak naprawdę poukładać, nie? Jasne, jasne. Mimo tego, że do tego architekta zapłaci się określoną stawkę, która nie jest najniższa, jeżeli to jest dobry specjalista, to bardzo często to się potem zwraca w postaci no, optymalizacji pewnej, która jest prowadzona. No wiesz, no, jeśli to wychodzi ci później lepiej i szybciej, no to możesz też większą stawkę za to wszystko krzyknąć, nazwijmy to, przy wynajmie, albo chociażby mieć więcej chętnych, no bo jednak będzie to w miarę atrakcyjny lokal, prawda? Dokładnie, czyli na tym poziomie master delegujesz zdania, nie? Czyli bierzesz nie tylko agencję, specjalistę, który, czy firmę budowlaną, która jest zweryfikowana i dobra, ale również bierzesz osoby, które sprawdzają, czy wszystko jest realizowane zgodnie z tym, co sobie postanowiliśmy w naszym biznesplanie, nie? I tak samo możemy to przełożyć na rynek agencji reklamowej. Mamy takich klientów, na przykład, którzy wysyłają na co cykliczne spotkania dyrektora marketingu i na przykład głównego programistę, nie? I wtedy się rozmawia, co można zoptymalizować na stronie internetowej z programistą i co jest do przygotowania z działem marketingu. I wtedy oni jakby wiedzą od strony technicznej, czy to jest robione dobrze, są w stanie to sprawdzić, a jednocześnie są też w stanie jakby szybko odpowiedzieć na pewne pytania i rozmawiać na odpowiednim technicznym poziomie też, tak nie? Jest. I wtedy jakby przedsiębiorca, czy prezes, czy właściciel firmy jest wyłączony z tego procesu, a tak naprawdę robota jest robiona najlepiej. No tak, on wtedy, wiesz, on wtedy tak na dobrą sprawę musi z tej ekipy porozmawiać tylko z tym dyrektorem marketingu, w sensie czy uzyskać informację, czy wszystko jest ok, czy potrzebuje ewentualnie człowiek jakiegoś wsparcia, nie? Tak, tak, tak. No i to się jakby trochę wydaje takie abstrakcyjne, nielogiczne, no. O, tutaj myślę, że nie do końca mogę się z tobą zgodzić, ponieważ to, o czym mówisz, to jest w zasadzie jeden z fundamentów, wiesz, który gdzieś tam, choćby po wizycie doktora Wonga na Zoomie, czy w Polsce fizycznie, no jest dość istotnym elementem, nie? Czyli ta właśnie ścieżka, jaką musi przejść Red Dot, żeby być właśnie Red Dotem. No to na pewno nie może uczestniczyć w dyskusjach na temat układania płytek na ścianie, wiesz, toalety, czy tym, w jakim kształcie i kolorze ma być guzik na reklamie google'owej, no nie? Natomiast jak mówisz, może to być nieintuicyjne, jeśli nie wiesz, że tak to powinno działać, nie? Bo widzisz, mówisz tutaj o sytuacji, kiedy jesteś
parę czy paręnaście lat przedsiębiorcą, cały czas się edukujesz, przechodzisz przez te wszystkie etapy i zyskujesz tą świadomość, nie? Natomiast jeżeli jesteś początkującym przedsiębiorcą albo osobą, która po prostu ma taki zawzięty charakter, że uważa, że wszystko zrobi najlepiej, albo że jego ludzie bezpośrednio to zrobią, no to ciężko im czasami przejść z poziomu na poziom. Nie? Tak, tak. I jakby Excel prawdę ci powie zawsze na końcu, bo okazuje się, że jeżeli zainwestuje się w ludzi wewnętrznie plus podwykonawców zewnętrznie i stworzy się z tego zespół, to bardzo często jakby zwrot z tej inwestycji będzie najwyższy. Nie? A ty będziesz miał, czy tam ten, wiesz, inwestor, właściciel, wolny czas, żeby zajmować się jednak rzeczami na tym poziomie strategicznym, czyli właśnie rozwijaniem firmy, czy no akurat tu rozmawiamy o rozwijaniu firmy, nie? Tak samo jak jesteś inwestorem w mieszkanie, no to jest to pewnego rodzaju mikrofirma. Oczywiście mikro jak mikro, to zależy ile masz tych mieszkań. Dokładnie. No dobra, czyli co, przeszliśmy przez wszystkie 5 punktów chyba, tak? Tak, dokładnie. Pamiętam, jak opowiadałeś mi, że właśnie analizując sobie kiedyś, jaki sposób przedsiębiorcy funkcjonują z tymi reklamami, stwierdziłeś, że zrobisz takie warsztaty, na których nauczysz przedsiębiorców no właśnie dobrze tworzyć te reklamy. Wiesz, co, czyli co, chciałeś ich, tak jak rozumiem teraz po tych punktach, w zasadzie no dać im rozwiązanie na ten poziom zero, no nie? Drogi przedsiębiorco, jeśli ty jesteś taki, chcesz sam, no to proszę, tu masz na tacy instrukcję obsługi, jak się to robi, nie? I powiedz, jakie były tego efekty? Tak, zgadza się. No tutaj z racji tego, że już 13 lat się zajmuję reklamą internetową, to też wysłałem specjalistów, żeby poprowadzili ten warsztat, czyli no specjalistów, tak, kierownika działu Google Ads i Facebook Ads, żeby nauczyli przedsiębiorców, w jaki sposób robić reklamy w internecie. Efektem tego jest to, że bardzo często zostają potem naszymi klientami, więc to jest tak, że zyskują pewną świadomość, jak to się robi, ale nie do końca chcą to robić sami i wolą to zdelegować, nie? Czyli mogą od razu wskoczyć na ten wyższy poziom tak naprawdę świadomości inwestowania w swoją firmę. I tutaj pojawiło się dość takie ciekawe wyzwanie, że dostałem feedback od przedsiębiorców, że mimo tego, że szkolenie jest merytorycznie bardzo dobre, to jakby im nie zależy na tym, żeby się w ogóle tego uczyć, tylko oni by woleli wiedzieć, w jaki sposób sprawdzać taką agencję, weryfikować. Bo zwróćmy uwagę, że jeżeli sobie na przykład zamówimy mieszkanie u dewelopera, to jest pewien standard, którego możemy się spodziewać, bo ten rynek już jest jakby dość rozwinięty w Polsce. Tak jest. Wiemy, co możemy oczekiwać po wejściu do takiego gotowego mieszkania. Tak, tak samo idąc znowu analogią marketingowo-informatyczną, no to mamy dostawcy sklepów internetowych, mamy pewne gotowe rozwiązania jak Shopper czy WooCommerce, gdzie wiemy, możemy sobie wpisać ranking dostawców, prawda, sklepów internetowych i możemy sobie dokładnie porównać wśród tam 10 ofert, kto będzie najlepiej spełniał nasze wymagania. Więc tutaj też już rynek pewien ustandaryzowany, prawda? W przypadku agencji reklamy internetowej czy usług budowlanych, to wciąż jest coś, gdzie powinniśmy się edukować, w jaki sposób dobierać takich dostawców. Więc widząc tą potrzebę, stwierdziłem, że przygotuję kurs internetowy, jak współpracować z agencją, gdzie krok po kroku zwróci się uwagę, jak zawierać umowę, co powinno być w jej treści, jak weryfikować efekty agencji, jak delegować właśnie weryfikowanie efektów, na co właśnie zwrócić uwagę, jak wyznaczać wskaźniki, na podstawie których będziemy mogli sprawdzić, czy to jest dobra robota i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to, żeby po obejrzeniu tego kursu przedsiębiorca miał świadomość, w jaki sposób weryfikować te efekty. Czy on będzie rozmawiał ze swoim kierownikiem, dyrektorem marketingu, czy będzie rozmawiał bezpośrednio z agencją, on będzie wiedział, na co zwrócić uwagę, nie? Jasne. Tak jak ja dzięki tej książce Daniela wiedziałem, na co zwrócić uwagę przy inwestowaniu w pierwszą nieruchomość i dzięki temu od razu byłem w stanie wejść na ten wyższy poziom. Konkretnie byłem na tym poziomie przedostatnim, jeszcze nie doszedłem do architekta i kierownika budowy, ale efekt był taki, że zrobiliśmy casting, gdzie było 6 ekip z ogłoszenia, 2 z rekomendacji. I wybraliśmy w końcu tą z rekomendacji, ale na zasadzie sprawdzonego wzoru umowy, wszystkich
kar za opóźnienia, ubezpieczenia itd., itd. Jasne. Co w efekcie harmonogram przewidywał pracę na miesiąc czasu, a skończyliśmy miesiąc plus tydzień opóźnienia. Czyli znowu pewnie, gdybym chciał to zrobić bardziej profesjonalnie, to trzeba było znowu zatrudnić do tego specjalistów, nie? Którzy będą no, tam... To też pytanie jest, wiesz, jakby value for money, no nie? No bo przy niedużym projekcie to po prostu może być granie warta świeczki, nie? No też obsunąłeś się o tydzień, no to jest, to niby jest 25% założonego czasu, ale z drugiej strony tydzień, jakbyś miał to liczyć w pieniądzach, które uzyskasz z wynajmu, no to aż tak bardzo nie zmienia to twojej sytuacji życiowej, nie? A z kolei dotrudnienie oddzielnie architekta, kierownika budowy i czegoś jeszcze znacząco podniosłoby koszty obsługi tej inwestycji. Nie? Wiesz, to też nie jest tak, że my jako przedsiębiorcy jesteśmy tacy super świadomi i zawsze jakby już nie popełniamy tych błędów, które robiliśmy. Ja na przykład też się nauczyłem, że była taka pokusa, że na przykład przyszły jakieś meble, nie? Przywiózł kurier i usługa wniesienia mebli to była 200 zł, nie? Ja się skusiłem, mówię, kurczę, sam wniosę te meble, nie? No i też bez sensu, ponieważ znowu przeliczając sobie swoją stawkę godzinową, którą w tym czasie mógłbym zrealizować na pracę nad firmą, kontra to, żebym po prostu potem bolały plecy na drugi dzień. No to było to działanie bez sensu. Jakby po pierwszym takim case'ie wyciągnąłem taki wniosek, że wszystkie następne paczki już po prostu będą z usługą wniesienia i trzeba na to zwracać uwagę, nie? Gdzie pewnie gdyby to realizował kierownik budowy, no to on już by z automatu wziął, że to wszystko już jest wniesione, nie? Już ma takie doświadczenie. I tak samo idąc tą analogią współpracy z agencji, pewnie też czasami będziemy mieć taką pokusę, żeby na przykład, jeżeli agencja powie, trzeba zrobić nową stronę internetową i się okaże, że ta strona będzie kosztować 5 tysięcy, no to może by nam ten Zbyszek, skoro on już pracuje sobie tutaj jako nasz informatyk, zrobił tą stronę, nie? Bo on w sumie bierze dobry hajs od nas, nie? No tak, to mógłby nie narzekać. Także też nie dajmy się zwariować, że jakby jesteśmy na to wszystko odporni i tak dalej. Po prostu musimy szukać tej wiedzy od osób, które przeszły przez tą drogę, popełniły te wszystkie błędy i teraz mogą powiedzieć, słuchajcie, zróbcie to tak, bo ja po prostu na to przepaliłem kupę kasy. Nie? Tak jest. I tak samo było, jak ja zacząłem prowadzić agencję, że tak naprawdę przez pierwsze kampanie to było w dużej mierze przepalanie kasy i dużo stresu po to, żeby się nauczyć na kolejnych case'ach już jak robić takie praktyki, które przynoszą rezultaty i jak budować w ten sposób zespół, żeby nie trzeba się było tą realizacją zajmować. Nie? Jasne. Powiedz mi jeszcze, bo skoro tyle mówimy o książce Daniela, jaki tytuł ma ta książka, to ją podlinkujemy na dole w opisie. Tak. Podlinkujemy ją w opisie. Tak. Dobra. Dodajże inwestowanie na rynku nieruchomości, ale musiałbym sprawdzić, lepiej podlinkuj. Podlinkujemy, dobra, może wrzucimy też jakiś link do filmu, gdzie Daniel albo Agnieszka o tej książce opowiadają. Tak, najlepsze jest to, że często ta wiedza jest dosyć tania. No tak, bo ile kosztuje książka? Kilkadziesiąt złotych, tak? A nieudany remont? 30 zł za taką książkę. Bardzo dużo wiedzy jest też na YouTubie. Szczególnie jeżeli operujemy językiem angielskim, to praktycznie te wszystkie kursy, które są wydawane w Polsce, to są na podstawie tych materiałów, które są dostępne na Zachodzie za darmo tworzone. Zresztą możemy też sobie włączyć funkcję napisów, translacji, jest dużo różnych możliwości. To prawda. Więc ja postanowiłem, że ten kurs dla osób, które zapiszą się jako pierwsze w maju, będzie w symbolicznej cenie 99 zł, już brutto. Żeby tą wiedzę, która jest warta jakby 1000 zł potem pracując co miesięcznie z agencją, mieli w symbolicznej cenie. Będzie ten kurs na pewno sprzedawany za parę set złotych, jak już będzie gotowy. No i tutaj taka dodatkowa możliwość, którą przewidziałem, z racji tego, że no jestem też wykładowcą User Experience, bardzo zwracam uwagę na potrzeby użytkowników przy projektowaniu różnych rzeczy, to marzyło mi się, żeby stworzyć taki kurs, który będzie współtworzony z przedsiębiorcami, czyli że będziemy się spotykać raz w tygodniu, będziemy omawiać jeden z tematów, który jest ważny przy współpracy z agencją
i wspólnie wymieniać się wiedzą, doświadczeniem, pytaniami, na co zwrócić uwagę, żeby to było w pełni zgodne z potrzebami tego, co przedsiębiorcy potrzebują. Nie? Także oprócz tego, że dostaje się cenę 99 zł, to jeszcze będzie możliwość dla tych pierwszych osób, które się zapiszą z tego linku, który pewnie będzie poniżej, przy naszym filmie, zapisać się i po prostu współtworzyć ten kurs pod... A gdzie, powiedz mi, z tymi ludźmi będziesz się spotykać i rozmawiać? Będziemy korzystać po prostu z komunikatora internetowego. Tak, okay, jak w ten sposób. Rozmawiamy. Wszystko jest, będzie oczywiście zdalnie. Mamy w tym momencie takie czasy i możliwości też, że tak naprawdę, czy mieszkasz w Warszawie, Krakowie czy Gdańsku, to... Nawet z Chicago. Tak, nawet za granicą. Jasne. Więc... Dobra, super. Czyli co, podsumowując, jeśli do końca maja zapiszesz się, to będziesz mógł uczestniczyć w produkcji tego kursu i to jeszcze na dodatek za symboliczny pieniądz. Później to już będzie kilkukrotnie droższe. Super. Link do tego kursu jest poniżej. Podlinkujemy przy okazji książkę Daniela. Chyba kończymy, Dawid, co? Co jeszcze dorzucamy? Czy już starczy? Tak, chciałem tylko dodać, że właśnie to Tomka postrzegam jako taką osobę, która walczy o to, żebyśmy byli w biznesie na tym najwyższym poziomie, na tym poziomie master tak naprawdę, żebyśmy Dzięki. Przeszli tą drogę do delegowania i naprawdę warto słuchać tego programu, ponieważ na pewno Tomek będzie zapraszał osoby, które będą specjalistami w tej dziedzinie, którą tworzą. I warto projektować sobie właśnie firmę, mówię to ze swojego doświadczenia, ze swoich błędów, tak, żeby właśnie jak najwięcej delegować i mieć czas na rzeczy, które są ważne, prawda? Też zresztą, Tomek, stworzyłeś kurs na ten temat, prawda? No, wiesz co, ja już sobie zapisałem po drodze, jak rozmawialiśmy, bo my poruszaliśmy parę tematów. Delegowanie, bycie, wiesz, Zosią Samosią, właśnie ta droga reddotowa, czy właśnie planowanie. No to są wszystko rzeczy, na które gdzieś tam znajdują się przynajmniej częściowe odpowiedzi, nawet na moim kanale, a to, o czym mówisz, to jest kurs dotyczący planowania swojego czasu, bo jednak jest to cenny aset, którego nie za bardzo jest jak odzyskać, jak już przeleci, czyli kurs Przeżyj swój dzień po swojemu. I drugi, który myślę, że w ramach naszej rozmowy wybrzmiał bardziej, czyli budowanie tej firmy na zasadzie, no w takiej jak trzeba, czyli tego wysokiego poziomu, prawda? Żeby ona nie opierała się cały czas na nas, żeby ona nie była od nas zależna, że gdy nas zabraknie w jakikolwiek sposób, no to żeby ona dalej funkcjonowała i przynosiła zyski naszym bliskim, naszym akcjonariuszom, naszym rodzinom. Czyli po prostu, no żeby działała niezależnie od nas, tak? I to jest kurs, który nazwaliśmy drogą Red Dota. Oczywiście do tego wszystkiego zalinkuję również w opisie. Także dzięki, Dawidzie, za te miłe słowa. Tego, żebyśmy mogli po prostu pojechać na wakacje na przykład. Ach, to by było. Po prostu spędzić, nie wiem, weekend z rodziną i nie pracować. Nie? Dokładnie, dokładnie. Już nie mówiąc o jakichś abstrakcyjnych rzeczach typu nie pracować zupełnie, mieć dochód pasywny i tak dalej, bo to są bardzo ciężkie rzeczy do osiągnięcia. Ale po prostu, żebyśmy mieli czas na to, co chcemy robić, a nie to, co musimy robić. Super. Dobra, dzięki, Dawidzie, za rozmowę. Dzięki również. Wam też również dziękujemy za dotrwanie do tego momentu. Myślę, że było warto. Ja oczywiście jako rasowy YouTuber zachęcam Was do zasubskrybowania tego kanału, kliknięcia łapki w górę i nawet tam ponoć jest taki dzwoneczek, który spowoduje, że wszystko, co się pojawi, Wy będziecie o tym wiedzieli. Ja będę wiedział, że to, co robię, ma sens, jest fajne i że warto dalej zapraszać ludzi tak ciekawych jak Dawid. Dzięki wszystkim. Dzięki. I do zobaczenia. Pa!